Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Antykatolicki sojusz wszystkich ze wszystkimi, z pułkownikiem KBW w tle. Co robił Zygmunt Bałwan we wrześniu 2016 roku w Asyżu, na honorowym miejscu przy stole biskupa Rzymu? Wygłosi ksiądz Włodzimierz Małota. Ksiądz Włodzimierz Małota jest kapłanem ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i na St. John's University w Nowym Jorku. Kiedy pisałem ten tytuł szybko, no troszkę przesadziłem z tą rangą pana profesora Zygmunta Baumana. Dałem mu rangę pułkownika. Doczytałem, że miał tylko rangę majora w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w tym korpusie, który dzisiaj dewastuje Kościół, na pewno ma rangę wyższą. Wyższą niż nawet pułkownik. Ja bym go stawiał w randze generała. I spróbujemy to zobaczyć. Argumenty za tym. Zaczynamy. Zdumiewające spostrzeżenie. Dusze katolickie, które od jakiegoś czasu obserwują cykliczne spotkania w Asyżu, z prawdziwym zdumieniem i niedowierzaniem spoglądały na przebieg owego wydarzenia w roku 2016. Oto wśród przywódców różnych religii, zwołanych z całego świata przez obecnego biskupa Rzymu, pojawił się Zygmunt Bauman, major Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oficer stalinowski, tropiciel żołnierzy wyklętych, później przekwalifikowany do kategorii socjologa i guru ogólnoświatowej pseudonaukowej sekty tzw. płynnego społeczeństwa. Major nie tylko był w Asyżu, ale także na osobiste zaproszenie obecnego gospodarza tego wydarzenia wygłosił jeden z wykładów inicjujących je, by później poprowadzić jedną z głównych grup dyskusji panelowych. Na koniec, podczas uroczystego obiadu wszystkich przywódców religijnych, zajął honorowe miejsce przy kilkunastoosobowym stole biskupa Rzymu i, jak opisują świadkowie, czas między kolejnymi daniami spędził na zażyłych konwersacjach ze swoim gospodarzem. Znaczenie i reperkusje tych zdarzeń dla katolickich dusz na całym świecie, także w Polsce, przedstawimy w najistotniejszych punktach w tym naszym krótkim wykładzie. Zanim jednak zajmiemy się meritum sprawy, poczyńmy pewien konieczny komentarz. Bardzo niewielu polskich obserwatorów i komentatorów katolickich zauważyło to, o czym wspomnieliśmy wyżej w kilku zdaniach. To znaczy obecność Zygmunta Baumana na spotkaniu religii rozmaitych w Asyżu. Będąc bardziej ścisłymi, wypadałoby stwierdzić raczej, że niewielu obserwatorów tego nie zauważyło. Natomiast wielu zauważyło, zdziwiło się, podrapało po głowie, próbując zrozumieć, co się dzieje, i zanim zdążyło zrozumieć, profilaktycznie nabrało wody w usta i w akcie daleko zakrojonej autocenzury pominęło całe zdarzenie, a szerzej zjawisko, raczej nieświętym spokojem i milczeniem. Możemy zrozumieć w pewnym sensie ich lęki. Pisać i mówić o obecnym biskupie Rzymu, intelektualnie flirtującym i biesiadującym przy jednym stole z krwawym stalinowskim oficerem znanym w Polsce, nie jest zajęciem w Polsce bezpiecznym i po ludzku sądząc roztropnym, zwłaszcza jeśli ktoś czerpie benefity ze swojej pozycji w mainstreamie katolickiego świętego, nieświętego spokoju. Jednym z niewielu, który ze swojego katolickiego fachu dziennikarskiego zrobił wówczas dobry użytek, był pan redaktor Grzegorz Górny. Zwrócił on uwagę na wydarzenie w Asyżu, wypunktował rolę majora Baumana, odnotował jego referat, aktywność w Asyżu i w kilku zdaniach wyraził zdziwienie jego tam obecnością
i otrzymanymi honorami. Ze szczerej relacji pana redaktora Górnego, opublikowanej w jednym z tygodników i zauważonej przez kilka innych, co bardziej odważnych czy prowokacyjnych mediów, przebija zaskoczenie, zdziwienie, zdumienie, ale także, jak się wydaje, pewien brak zrozumienia. Pan redaktor Górny w swojej relacji pyta m.in. jakiej religii przewodnikiem duchowym jest Zygmunt Bauman? Przebija z tego pytanie oczywiście zdziwienie obecnością Baumana w Asyżu. Ale w gruncie rzeczy jest to zdziwienie nieuzasadnione. Bo jak zobaczymy, obecność majora socjologa w Asyżu nie była ani żadnym przypadkiem, ani zbiegiem okoliczności, ani żadną pomyłką. Jego fizyczna obecność w najbliższym otoczeniu obecnego biskupa Rzymu podczas spotkania w Asyżu była li tylko zewnętrznym wyrazem bliskości intelektualnej i ideowej między tymi dwoma fascynatami płynnego świata i pomysłodawcami płynnego kościoła. Pan redaktor Górny pytał, jakiej religii przewodnikiem duchowym jest Zygmunt Bauman? Nam trzeba sobie raczej dzisiaj postawić inne pytanie. Jakiej religii przewodnikiem duchowym chce być obecny biskup Rzymu? I czy jest nam to po drodze do zbawienia? Nie pretendujemy tutaj do wyczerpującego wykładu, bo czasu nie ma. To są bardzo obfite treści. Lecz przynajmniej chcemy zasygnalizować problem i zwrócić uwagę na pewne wielce niepokojące aspekty tego problemu. Porażające odkrycie. To zdumienie katolickiej duszy na widok majora Baumana w Asyżu, o którym wspomnieliśmy, przeradza się w swego rodzaju przerażenie, gdy bierze się do ręki jego najbardziej znane dzieło i odkrywa się niesamowitą, trudną do uwierzenia, bliskość intelektualną z ideami, wypowiedziami i twórczością obecnego biskupa Rzymu. Oto znajdujemy się w sytuacji spotkania katolickiego pasterza z ateistycznym socjologiem. Ktoś może powiedzieć, cóż w tym złego? Czyż apostołowie nie są posłani z Ewangelią do wszystkich ludów i narodów? Czyż nie powinni się spotykać i rozmawiać z wszystkimi ludźmi? Problem leży w tym, jaki jest skutek takiego spotkania. Bo jeśli ten ateistyczny socjolog po spotkaniu z katolickim pasterzem zacząłby używać w swoim języku chrześcijańskich pojęć, skłaniał się do chrześcijańskich idei, czy nawet przyjął chrześcijańskie prawdy, to rzeczywiście nie byłoby powodu do niepokoju, wręcz przeciwnie, powody do radości. Ale jeśli jest odwrotnie i po spotkaniu między ateistycznym socjologiem i katolickim pasterzem, to katolicki pasterz zaczyna używać języka i pojęć owego ateisty i czyni to z widoczną fascynacją, to mamy powód do największego niepokoju. Nie martwimy się, gdy widzimy naszego proboszcza, jak udaje się do jakiejś speluny na rozmowę z jej mieszkańcami, a po jego wizycie widzimy mieszkańców owej speluny trzeźwych, sludnych i na mszy w niedzielę. Martwimy się, gdy widzimy proboszcza w drodze do speluny albo w spelunie, a za jakiś czas słyszymy, że się językiem mieszkańców tej speluny posługuje na co dzień i w swoim życiu dryfuje w kierunku tej speluny. W takiej właśnie jesteśmy sytuacji w Kościele dzisiaj. Za przyczyną fascynacji obecnego biskupa Rzymu Baumanem dryfujemy łodzią piotrową w stronę Baumana. W języku, w ideach, w praktyce. W roku 2000 major profesor Bauman opublikował pracę pod tytułem Liquid Modernity. Płynna nowożytność, nowoczesność, płynne społeczeństwo, różnie tłumaczone. Od pierwszych do ostatnich rozdziałów tej pracy przebija zafascynowanie Baumana płynnością wszystkiego. Gdy już w pierwszych akapitach pisze z podziwem o płynnym stanie ciał, przygotowując grunt pod swoje późniejsze dywagacje społeczne, widzimy, z jakim grymasem obrzydzenia pisze o ciałach stałych, sztywnych w swych kształtach i rozmiarach. Rigidity, czyli sztywność, twardość, stałość w porządku społecznym, także moralnym, jest od początku obiektem ataku majora socjologa.
Podobne negatywne nastawienie do sztywności w odniesieniu do praw i praktyk religijnych oraz moralnych znajdujemy niestety w licznych wypowiedziach obecnego biskupa Rzymu. Nie dziwmy się więc, że pytania, liczne apele skierowane do niego, by potwierdził jakieś sztywne, odwieczne prawdy czy praktyki katolickie, spotykają się z jego milczeniem, a niekiedy nawet ze słabo zamaskowanym wstrętem. Tę antynomię między tym, co stałe, a tym, co płynne, z ewidentną sympatią wobec tego, co płynne, i pogardą wobec tego, co stałe, znajdujemy dziś na każdym kroku i w nauczaniu, i praktyce przenikającej coraz bardziej Kościół katolicki oficjalnie. Tak dla przykładu, gdy przez wieki mieliśmy w religii katolickiej prawdy stałe, dziś mamy prawdy dynamiczne, czyli płynne w rozumieniu baumanowskim, zdolne przybrać wszelkie kształty, jakikolwiek kształt w każdej chwili. Warto tutaj odnotować, jak szybko niektórzy pasterze Kościoła, którzy jeszcze niedawno zdawali się wierzyć w prawdy stałe, teraz nauczyli się już wierzyć po nowemu, w prawdę, która jest dynamiczna. I tutaj cytuję arcybiskupa Fisichella. Major Zygmunt Bauman już po swojej śmierci szybko zdobywa sobie niestety nowych uczniów i zwolenników wśród katolickiej hierarchii. Koncepcja płynnego społeczeństwa, którą niejako ukuł Zygmunt Bauman i z tego jest znany na całym świecie, sprowadza się w skrócie do stwierdzeń postulujących brak wszelkiej pewności. Jedyna pewność w opinii Baumana to ta, że nie ma żadnej pewności. Nie ma żadnych stałych. Jedyna ewentualna stała to brak stałych. Obecny biskup Rzymu zdaje się myśleć podobnie, gdy chociażby w swoich adhortacjach uprzedza wiernych, nas wszystkich, by nie wymagać od niego, że on rozstrzygnie w sposób definitywny jakieś moralne kwestie i zagadnienia. Takim płynnym podejściem ewidentnie nie wyklucza tego, co dotychczas było wykluczone, jednocześnie jednoznacznie wykluczając to, co było dozwolone. I tym sposobem widzimy w obecnym nauczaniu, że to, co było zakazane, powoli staje się dopuszczone. Na przykład konkubina. A to, co było dopuszczone, już jest zakazane. Na przykład kara śmierci czy sprawiedliwa wojna. Niezwykłe podobieństwo między językiem i ideami Baumana a językiem i ideami obecnego biskupa Rzymu znajdujemy w nieco zawiłym, ale wymownym użyciu kategorii czasu i przestrzeni. Ulubione kategorie Baumana, ulubione kategorie obecnego biskupa Rzymu. I tutaj, czytając Baumana, nie sposób nie zauważyć, z jaką sympatią mówi on o naturze czasu i jego płynności. I z jaką frustracją pisze o naturze przestrzeni, a zwłaszcza o jej sztywności. Gdy po lekturze Baumana z roku 2000 otwiera się adhortacje napisane przez obecnego biskupa Rzymu kilkanaście lat później i czyta, że czas jest większy niż przestrzeń, nie sposób nie domyślić się, skąd takie mądrości pochodzą. Gdy słyszymy z ust pasterza Kościoła katolickiego baumanowsko brzmiące wynurzenia, że nie czuje się on odpowiedzialny za obronę jakichś stałych, niezmiennych, sztywnych praw, natomiast czuje się powołany do uruchomienia procesów, których już nie będzie można ani zatrzymać, ani odwrócić, to mamy powody do oburzenia, że nie po to jesteśmy katolikami, by wysłuchiwać jako pasterskich pouczeń przemalowanych idei jakiegoś majora, socjologa, ateisty. Pozostając w tym duecie pojęciowym czasu i przestrzeni, warto wspomnieć także wielorakie stwierdzenia Baumana, który z wielką niechęcią odnosi się do jednego z aspektów przestrzeni, a konkretnie do faktu, że jest ona podzielona zawsze ściśle określonymi, czyli sztywnymi granicami, jak choćby w najbardziej oczywistym przypadku granic państw. Bauman patrzy na takie granice jak na przeżytek, o którym dawno już powinniśmy zapomnieć, żeby się dalej rozwijać. Podobnie nie znajdujemy wielkiego szacunku dla granic porządkujących przestrzeń społeczną,
w wielu inicjatywach obecnego biskupa Rzymu, na przykład w kwestii wspierania masowej nielegalnej imigracji, łamiącej wszelkie zasady prawa i zdrowego rozsądku. Iście bałmanowskim wyczynem było zabranie na pokład samolotu użyczonego stolicy apostolskiej na lot biskupa z Rzymu z Grecji do Włoch grupki nielegalnych muzułmańskich imigrantów, którzy ostatecznie po przybyciu do Włoch wcale nie zostali zameldowani w państwie watykańskim, lecz odrzuceni gdzieś we Włoszech. Poszanowanie granic, jakby nie było sztywnych, oraz zasad prawa międzynarodowego nie mniej sztywnych, nie należy z pewnością do bałmanowskiego stylu myślenia i działania obecnej głowy państwa watykańskiego. Przykłady podobieństw między wypowiedziami i działaniami obecnego biskupa Rzymu, a ideami jego socjologicznego mentora moglibyśmy mnożyć tutaj niemal w nieskończoność, niestety. Zwróćmy uwagę na jeden jeszcze aspekt zbieżności tych dwóch postaci. Z początkiem lat 80. minionego stulecia Bauman zaczął analizować współczesne społeczeństwo inspirowane Freudem. W tym samym mniej więcej czasie padre Jorge Bergoglio, wtedy już były kontrowersyjny przełożony argentyńskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego, niespełna 10 lat w stanie kapłańskim, kładzie się na kozetce u swojej psychoanalityczki, żydówki i ateistki, by ta, używając też pojęć i instrumentów Freuda, ogarnęła co nieco świat myśli przeżywającego wtedy głęboki kryzys Argentyńczyka. Bauman korzysta z Freuda, by zrozumieć społeczeństwo. Padre Jorge Bergoglio, jak sam szczerze potem wyznaje, znalazł we Freudzie pomoc w zrozumieniu samego siebie. Jest i w tym wspólny mianownik. Bauman w swojej freudowskiej analizie widzi historię współczesnego społeczeństwa jako swego rodzaju nieustanny handel wymienny. I tak na przykład według niego w organizacji społeczeństwa wymieniono wolność osobistą na pozorne w gruncie rzeczy poczucie bezpieczeństwa. I zauważmy, że taka idea kupczenia nie będzie obca owemu argentyńskiemu, późniejszemu fascynatowi Baumana. W istocie, to co obserwujemy dzisiaj w Kościele, to próba kupienia sobie przychylności całej ludzkości za cenę odstępstwa Kościoła od twardych i stałych, sztywnych praw. Ideą przewodnią takiego kupczenia prawdą, jak niegdyś Judasz za marne 30 srebrników, jest przekonanie, że skoro świat jest płynny, to i Kościół musi upłynnić, uelastycznić swoje nauczanie, by sobie na uwagę świata łaskawie zasłużyć. O takim ostatecznym kupczeniu prawdą wspomina Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 675, gdzie integruje i precyzuje w mrożący duszę sposób pouczenie Pana Jezusa i Pawła Apostoła na temat objawienia się Antychrysta przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Jak katechizm pisze, ludzkość, a właściwie wielu wiernych, przekupczy wtedy prawdę, odstąpi od niej w zamian za zaoferowane przez Antychrysta w nowej fałszywej religii pozorne rozwiązanie wszelkich ludzkich problemów. Mając i znając takie konteksty różnych podobieństw między Zygmuntem Baumanem a biskupem Rzymu dzisiejszym, nie dziwmy się, że nawet ci analitycy i watykaniści, którzy przez całe dziesięciolecia słynęli z wielkiego szacunku dla zasiadających na stolicy Piotrowej, jak znany Vittorio Messori, Marco Tosatti czy Sandro Magister, pozwalają sobie dzisiaj na stwierdzenia określające obecnego biskupa Rzymu mianem kapelana baumanowskiego płynnego społeczeństwa, czy też mianem budowniczego nowego płynnego kościoła z Zygmuntem Baumanem jako jego patriarchą czy prorokiem. Do takich stwierdzeń mają niestety bardzo solidne podstawy. I bardzo wymowne w tym względzie jest świadectwo samego Baumana, który już po kilku pierwszych miesiącach obecnego pontyfikatu z wielkim uznaniem wyrażał się o jego protagoniście. Twierdził on z zachwytem, że nareszcie jest ktoś, kto światu ogłosi Ewangelię, dobrą nowinę, dobrą, bo płynną, a nie sztywną.
To jest niezwykle wymowne i klarowne, że Bauman już po kilkunastu tygodniach działalności obecnego biskupa Rzymu widzi w nim oczekiwanego wyzwoliciela Kościoła i ludzkości ze sztywnych więzów prawdy i zasad. Widzi w nim kogoś, kto nareszcie w roku 2013 zaczyna wcielać w życie idee przelane na papier przez Baumana 13 lat wcześniej. I dalej się dziwimy, że Bauman był w Asyżu w 2016 roku, że był u boku tego, w którym widział szansę dla Kościoła i świata, że był w Asyżu u boku tego, który jego ideom nadał niemal dogmatyczny charakter i zamienił je w praktykę. Bauman nie jest nieomylny ani nietykalny. Skoro rzecz ma się tak, że zbyt wiele w tym pontyfikacie trąci Baumanem, to dla ratowania Kościoła czas dobrać się do Baumana, to znaczy do jego idei. Prześwietlić je, rozbić, obalić. Już Benedykt XVI, wiedziony jakąś intuicją, że z tego Baumana będą wielkie problemy w najbliższej przyszłości, wystąpił otwarcie przeciwko idei płynnego społeczeństwa. Chociażby w Wenecji 10 maja 2011 roku. W zdecydowanej polemice z Baumanem, w przemówieniu do ludzi świata, kultury i ekonomii, podczas audiencji w Bazylice Santa Maria della Salute, wskazywał na liczne niespójności i zgubne dla społeczeństw sprzeczności w jego koncepcji. Kto by pomyślał, że w przeciągu kilku lat Kościół katolicki przejdzie od sytuacji, w której jego pasterz polemizuje wprost z majorem Baumanem i jego ideami, do sytuacji, w której biskup Rzymu użycza de facto majorowi Baumanowi swej ambony, by ten ze swymi ideami mógł dotrzeć do większej liczby dusz już wystarczająco pogubionych. Ta zmiana jest naprawdę drastyczna, dramatyczna i tragiczna. Przypatrując się bliżej baumanowskim koncepcjom i jego współczesnym realizacjom w Kościele, należy uznać za kompletne nieporozumienie zebranie kilku niekompletnych obserwacji, wykluczających z góry niepasujące do teorii przypadki, by ugnieść z tego jakąś ogólną teorię na temat rozwoju społeczeństwa. Jest jeszcze większym nieszczęściem, jeśli zaaplikowanie takiego gnieciucha pseudointelektualnego do ciała mistycznego Chrystusa, Kościoła katolickiego. Jest wielkim nieszczęściem dla Kościoła katolickiego, jeśli jakiś pasterz, im wyżej, tym gorzej, fascynuje się tymi dywagacjami, inspirowany nimi interpretuje Kościół, swoją w nim rolę, powtarzając takie poronione idee, przemawia do wiernych i na ich podstawie działa i kieruje Kościołem. To jest przytłaczające echo owego nieporozumienia, gdy katolicki duchowny, któremu powierzone były losy kilkuset argentyńskich jezuitów, powierzył sam siebie żydowskiej, ateistycznej, freudowskiej psychoanalityczce. Nie dziwmy się, że widzimy dziś Kościół katolicki zaciągany na siłę na wykłady majora Baumana przez kogoś, kto leżał na kozetce u Freuda. Jakimś śmiesznym wytworem pseudointelektualnym jest przypisanie dopiero obecnemu społeczeństwu i dzisiejszemu człowiekowi owej tendencji do płynności, elastyczności, wyrwania się z okowów zasad, norm i przykazań. Cóż za oderwana od historii rodzaju ludzkiego konstatacja. Przecież od grzechu pierworodnego trwa już taka tendencja. Prorocy starotestamentalni z nią się zmierzali. Sam Pan Jezus, apostołowie i Kościół przez 2000 lat. Nie ulega wątpliwości, że w kategorii proporcji i głębi tego typu postaw mamy do czynienia z jakimś ich nasileniem w naszych czasach. Ale cudzołóstwa nie wymyślili piewcy rewolucji seksualnej 1968 roku. Pierwszym homoseksualnym miastem czy enklawą nie był Dolny Manhattan. Człowiek od dawien dawna, pociągany ku złemu, domaga się, żeby mu poluzować moralne więzy. Tyle, że przez tysiące lat jedyna prawdziwa religia z jedynym obiektywnym porządkiem norm moralnych opierała się skutecznie tym naciskom. I tylko dzięki temu oporowi i łasce Bożej rodzina ludzka jeszcze istnieje. Jak będzie dalej? Nie wiadomo.
bo ta jedyna prawdziwa religia doczekała się niestety przewodnika, który nie może zasnąć, jeśli czegoś gdzieś nie poluzuje, nie zmiękczy, nie elastyczni, nie upłynni. Słuszny jest zatem zarzut, który przywołał za jednym z brytyjskich profesorów kardynał Berg, że skoro Kościół przez wieki uczył moralności seksualnej opartej na szóstym przykazaniu, a teraz ma zamiar przychylić się do postulatów rewolucji seksualnej, to stałby się najbardziej godnym pożałowania podmiotem we wszechświecie, który przez te niemal 2000 lat tylko ludziom zawracał głowę. Tragedią odnajdywania idei Baumana w nauczaniu i życiu Kościoła dzisiaj jest fakt, że mamy do czynienia, jak podkreślają niektórzy uczciwi socjologowie, z niezweryfikowanymi teoriami, które zostały potraktowane od razu jak dogmaty, stawiane na równi z tekstami natchnionymi. Co gorsza, to właśnie te niesprawdzone i niekompletne idee służą teraz jako matryca do interpretowania tekstów natchnionych. Generał jezuitów też brzmiał Baumanem, gdy ogłaszał, że nie wiadomo, co Pan Jezus miał na myśli, bo wtedy nie było dyktafonów. To jest czysty Bauman. Jedyny pewnik to brak pewników. Nie wiadomo, co Pan Jezus miał na myśli, ale wiadomo, że nie to, co do tej pory wierzyliśmy, że miał na myśli. Najpoważniejsze zagrożenie z idei Baumana dla wiary katolickiej, dla naszego zbawienia, wypływa w moim przekonaniu z przyjęcia przez niego słabości człowieka po grzechu pierworodnym i pozbawionego łaski jako jego właściwej i ostatecznej natury, czyli w gruncie rzeczy jego przeznaczenie. Oto jego tendencje do anarchii, łamania norm moralnych, buntu przeciw prawdzie, życia wbrew prawdzie i ostatecznie samodestrukcji są traktowane jako ostateczny stan, z którym należy się oswoić, pogodzić i do niego dostosować. Grzech staje się ostatecznym przeznaczeniem człowieka, z którego już nie ma wyzwolenia. Zachowanie przykazań jest niemożliwe. Nie da się ocalić tego, co było, ani tego odrodzić. Człowiek porzucił ostatecznie ścieżkę Bożych przykazań. Człowiek zmierza do zguby i tyle. Kościół powinien przyjąć to do wiadomości i zamiast ciągle nękać człowieka wezwaniem do nawrócenia i wyrwania się z niewoli złego, powinien człowiekowi towarzyszyć w jego nieskrępowanej, sztywnymi zasadami, bezsensownej w sumie egzystencji. Nie ma w tej koncepcji ostatecznie miejsca na żadnego Zbawiciela. I nie ma się co dziwić, bo jej autorem jest ateistyczny Żyd. Mamy arsenał pełen broni. Co może i ma zrobić dusza katolicka wobec takiej sytuacji, gdy wydaje się, że barbarzyńcy wtargnęli już do miasta Bożego, buszują po jego ulicach i systematycznie plądrują kolejne święte i odwieczne przybytki? Co ma zrobić dusza katolicka, gdy obecny biskup Rzymu nie chce jej zapewnić tego, co wszyscy poprzedni biskupi Rzymu, w sposób bardziej lub mniej spójny ze swym życiem moralnym, jednak starali się zapewnić? Niewzruszony fundament duchowy i moralny. Przede wszystkim trzeba się oprzeć tej pseudonaukowej, nigdy i nigdzie niezweryfikowanej, a w istocie swej błędnej koncepcji baumanowskiej, że człowiek już nie chce i nie potrzebuje żadnych stałych fundamentów. To jest bzdura. Nie dajmy odebrać sobie wiary, że istnieją obiektywnie niezmienne i niewzruszone prawdy dotyczące chociażby naszej ludzkiej natury. Wpierw, że w ogóle istnieje coś takiego jak natura ludzka. Nie przestawajmy tych prawd pragnąć i szukać. Nie wyrzekajmy się doskonałej intuicji świętego Augustyna, że niespokojne będzie nasze serce, dopóki tej odwiecznej i niezmiennej prawdy nie znajdzie i w niej nie spocznie. Czy mielibyśmy się wyrzec samego Pana Jezusa na rzecz jakiegoś krwawego oficera stalinowskiego, czy na rzecz jakiegoś jego pana? Pan Jezus uczy nas budować na niewzruszonej, nieruchomej, stałej i sztywnej skale, a nie na ruchomych i płynnych piaskach. Ta nauka pozostaje aktualna i pozostanie aktualna, aż Pan Jezus powtórnie przyjdzie.
Nie rezygnuję więc z poszukiwań niezmiennych praw i ze starań o położenie pod nasze myślenie i działanie, pod nasze życie, niewzruszonych fundamentów. Jeśli ktoś, kto według opisu swoich obowiązków powinien nam te prawdy przybliżać, nie przybliża ich, a niekiedy nawet oddala, zadajmy sobie tu dalszego szukania, choćby u tych, którzy ten najzacniejszy urząd z oddaniem i kompetentnie, w niedalekiej przeszłości, gorliwie, a nieraz i w opinii świętości sprawowali. Jeśli ktokolwiek, kto współcześnie zasiada, czy będzie zasiadał na tronie świętego Piotra, odmawia duszom katolickim jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania, zrodzone ze szczerego pragnienia wiecznego zbawienia, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko szukanie odpowiedzi na te pytania u tych następców świętego Piotra, którzy z odpowiedzią na takie pytania śpieszyli z największą troską o wieczne zbawienie. Na szczęście z 20 wieków Kościoła mamy 19 poprzednich wieków, w których pytania te doczekały się odpowiedzi. Pytania w swej istocie są te same, bo mamy tę samą ludzką naturę. A więc z radością odkryjemy, że odpowiedzi udzielone przez świętych pasterzy przed 100 czy 200 laty doskonale pasują do naszych dzisiejszych rozterek i pytań. Jeśli nasi obecni pasterze, raczej najemnicy, nie chcą nas nękać niezmiennymi prawdami, bo tak się od Baumana nauczyli, to my musimy ich nękać na każdym kroku pytaniami o te niezmienne prawdy. Jeśli oni już uwierzyli, jak Bauman, że grzech jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka, pokażmy im przez nasze święte życie w łasce, że się srodze mylą. I dla nich też jest nadzieja. Nie ulega wątpliwości, że z tym barbarzyńskim intruzem w Bożym mieście, lądrującym na lewo i prawo wszystko, co święte, trzeba nam się otwarcie zmierzyć. Musimy podjąć walkę. Szlachetną walkę w obronie wiary, jej czystości i integralności. Nasz wyśmienicie wyposażony arsenał apologetyczny, który kilkadziesiąt lat temu zamknięto na cztery spusty, trzeba otworzyć na nowo i wziąwszy do ręki jego zasoby, walczyć. Walczyć dzielnie i fachowo. Mamy potężny arsenał, pełen broni, już nieraz użytej i sprawdzonej. Nie wolno siedzieć w kącie i płakać, że nam burzą miasto. Trzeba go bronić. W każdy możliwy sposób. W każdym zaułku. Na każdym podwórku. Jesteśmy naprawdę w sytuacji spisku, sojuszu wszystkich ze wszystkimi przeciwko nam i naszemu zbawieniu. Mamy po swojej stronie tylko Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, Najświętszą Pannę Maryję, apostołów, ojców i doktorów Kościoła, Rzeszę Świętych i broń, którą nam zostawili, zdeponowaną w apologetycznym arsenale Kościoła katolickiego. Trzeba wiernym tę broń rozdawać na wszelkie sposoby. Niech się zbroją i niech się bronią, jak potrafią. Bo przecież idzie też o ich własne zbawienie. Przyszedł czas na swego rodzaju pospolite ruszenie, bo jesteśmy pod ścianą. To pospolite apologetyczne ruszenie nie może być jednak walką na oślep. Mamy studiować strategię wroga, poznawać jego doraźne taktyki. Trzeba nieustannie opracowywać nowe rodzaje broni, to znaczy nowe argumenty, bo i wróg się nieustannie zbroi w nowe. I ani myśleć o kapitulacji. Walczymy do końca. To Pan Bóg zdecyduje, kiedy będzie koniec. Ich koniec, nasz koniec, koniec walki, koniec czasu.